Hej, hej! Dawno mnie tutaj nie było. Wynika to z tego, że były wyjazdy, były spotkania ze znajomymi, co sprawiło, że posypała mi się zarówno joga, jak i oczywiście dieta. Dzisiaj postanowiłam coś nagrać, bo wychodzi na to, że jeżeli nie nagrywam, to jestem osobą, która się poddaje. Jednak spowiadanie się wam to jest coś, co bardzo motywuje. I co pilnuje mnie, trzyma mnie w ryzach. Nagrywam też dlatego, bo właśnie wróciłam od fryzjera, jak możecie zauważyć od razu. Postanowiłam obciąć włosy jak najkrócej się da, ponieważ miałam już dość. Przez całe życie starałam się zapuszczać włosy, które i tak były bardzo rzadkie i niezbyt wdzięczne, znaczy miłe w dotyku i tak dalej, co nie zmienia faktu, że były średnie, po prostu były średnie. I zawsze kończyło się tym, że wiązałam je w koczek i to było wszystko, co ja robiłam z moimi włosami. Dlatego pomyślałam, że zetnę je jak najkrócej, dzięki czemu uzyskam wolność. To jest też część metamorfozy. Bardzo mi się podoba to, że czuję wiatr na szyi, że czuję się lekko. I przede wszystkim wiodzę, brak koczka będzie bardzo pomagał w wielu pozycjach. Zwłaszcza tych, kiedy leży się na plecach, ale nie tylko. Włosy nie będą mnie ciągnąć przy skrętach i tak dalej. Mam nadzieję, że to też jest dobry punkt motywacyjny do tego, żeby znowu wziąć się za siebie porządnie. Miałam problemy z ćwiczeniem jogi, dlatego że dostałam kręczu potwornego. Byłam u fizjoterapeutki z tym. Byłam nakłuwana igłami, masowana i różne rzeczy były robione, ponieważ zupełnie mnie tak poskręcało, że przez 2 tygodnie się męczyłam z bólem. A potem się okazało przy tym igłowaniu, że mam strasznie napiętą drugą stronę karku, nie tą, która boli. Więc po prostu joga troszeczkę pogarszała sprawę, jeżeli chodzi o ten kark. Niestety wyciąganie się, obracanie i tak dalej było bardzo niekorzystne. I straciłam rutynę. Jeżeli chodzi o diety, to staram się pilnować, jeżeli chodzi o to, co jem. Aczkolwiek wczoraj upiekłam sernik i to jest grzech, na który nie powinnam była sobie pozwolić, ale czułam się bardzo źle przez 2 dni. Nie wiem od czego, troszeczkę martwimy się koroną, bo się okazało, że kolega z pracy narzeczonego jest chory na koronawirusa i boimy się, że mogliśmy się tym zarazić, więc troszeczkę też nam się w głowie wkręca, że możemy być zarażeni. Z kolejnych rzeczy mam nową miłość. Są to sukulenty, jak również podoba mi się filozofia kintsugi. Jeżeli ktoś chciałby o tym poczytać, to zapraszam do poszukania sobie tego w internecie. Kintsugi jeszcze będę zgłębiać. Na razie jestem na etapie sukulentów i zakochałam się w nich niesamowicie. Już wam pokazuję. To są moje pierwsze sukulenciki, całe gniazdko. Są prześliczne, wyglądają jak kamyczki, jak skarby. I rosną sobie pomalutku. Tutaj mamy takie perełki. W grucie. Grut w końcu doczekał się, bo to jest doniczka, a był wydrukowany i tylko siedział. Teraz ma perełki w sobie, dzięki czemu te perełki będą rosnąć. Ja dużo do dodania nie mam. Myślę, że nie będę się długo wam spowiadać, bo wiadomo, że długo mnie nie było. Co znaczy, że długo nic nie robiłam, można by powiedzieć. Mogłabym ze szczegółami opowiadać, dlaczego i co jadłam i dlaczego mi to wszystko nie wychodziło. Wiem, że w ciągu tego czasu 3 razy zrobiłam 1 pełny dzień diety, a następnego dnia były kiełbasy, słodycze i tak dalej. Myślę, że jednak spowiadanie się wam z tego, co robię, jest dobrym pomysłem, chociaż nie chcę już nagrywać dzień w dzień. Bo to nie ma sensu. Faktycznie potrzebuję motywacji i nagrywania wtedy, kiedy chcę. Jednak to się trochę wyklucza, że powinnam mieć rutynę i ta rutyna mnie wtedy będzie pilnowała w ryzach, a z drugiej strony
Mam teraz tyle zainteresowań i tyle rzeczy próbuję robić przez cały dzień, że siadanie do montowania filmów jest po prostu zbędne. Nie chce mi się troszeczkę nad tym siedzieć, kiedy mogę patrzeć na moje sukulenty. Dzisiaj przychodzi kolejna paczka z sukulentami, Sansevierią i tak dalej. Mam nadzieję, że podoba wam się nowy fryz. Jest dosyć odważny. Ale jakoś mnie cieszy. Wiele rzeczy mnie cieszy ostatnio. Nie wiem, o co chodzi, ale cieszy mnie naprawdę wiele rzeczy. Do następnego.